Kolejny odcinek. Julian opowiada żarty z animacji. Uciekają dwa korgi i jeden z nich nagle panikuje. O Jezus Maria, jestem na dworze. I one tak bardzo przerażone. Ten jeden mówi do drugiego: słuchaj, brytolem trzeba być, a nie smutnym Yorkiem. Żart numer dwa, żart wizualny. Gdy nasz korgi siedzi biedny w schronisku, nagle słyszy krok, taki powolny krok szpilek, zauważa stopy, stopy, które są w butach takich jak królowa, kawałek tego sutu, takiego garniturku różowego w koloru królowej, patrzy w górę, widzi kapelusz królowej. O Jezus Maria, królowa po mnie przyszła. Otwierają się drzwi, podchodzi ta osoba, widzimy te szpileczki, ten różowy strój, widzimy ujęcie główki i nagle kamera odjeżdża. A to co? A to facet! Parum, pum, tysz, 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 tysz. Ale znakomity żart 2019! Co pani tu robi? Kolejny żart. Tym razem nasza zła, chwilowo zła suczka, która zobaczyła, że może poderwać arcypsa i coś zdobyć. Wciąż nie wiem, co jest takiego fajnego w przeruchaniu arcypsa, ale nieważne. I ona myśli, o kurczę, muszę się do niego przymilić. Więc on zaczyna do niej gadać pierdoły, debilizmy, a ona mu odpowiada: za takim wilczurem to suczki sznurem. Ciach, ciach, mam cię. Wiem, jak będę mówił do Kulona kiedyś. Kulon, Kulon, za takim wilczurem to jesteś ślepy. Fuck you! Obowiązkowy żart z Krainy Lodu. Jak wiecie, prawie każda animacja musi zrobić żart z Krainy Lodu, ponieważ tak wygląda polski dubbing. I oczywiście tu też tak dostajemy, bo w pewnym momencie nagle jeden pies, który do tej pory się nie odzywał, Mastiff, mówi: o kurczę, będę się bił. I w tym momencie mały piesek podskakuje: dawaj kolosie, masz ty moc? W ciosie! Bum! Dobry żart i się rymuje i Frozen i wszystkie dzieci będą się śmiać na sali. Nie śmiały się. I na koniec żart współczesny do polskich filmów. Otóż gdy film się zaczyna kończyć, no to oczywiście komentują tam nasi główni bohaterowie: wszystko się skończyło dobrze, Rex, nasz korgi, będzie miał dupę i wciąż będzie w zamku i te wszystkie inne psy też będą trzymane w pałacu Buckingham. No i oni tak rozmawiają, no to co z tego wyszło? Jeden pies mówi: no taka komedia romantyczna. Na to mu drugi pies odpowiada: ja bym powiedział kuweta singli. Bye, have a beautiful time!